Cześć, cześć, dobry wieczór, czwartek, dobry wieczór. Godzina 19, punktualnie razem z Krzysztofem Ignaczakiem jesteśmy i będziemy rozmawiali o polskiej siatkówce. Dogłębnie przeanalizujemy, co tam się dzieje w Plus Lidze w następnej kolejce, ale zajrzymy klasycznie, już nas poznaliście, także na parkiety pierwszej ligi, zerkniemy, co tam u pań dzieje się i będzie się działo. Porozmawiamy także o tym, co wydarzyło się we Włoszech, chociaż takich scen jak... Chwilę grozy, dokładnie. Jak w jakimś horrorze, ale to dobrze. Tak, to więc w dalszej części programu. To będzie w dalszej, przede wszystkim będzie sportowo. Dobrze, że tam z tych Włoch ostatecznie dobre wieści od Wilfredo Leona napłynęły, ale zaczynamy sobie od tego, co działo się na parkietach Plus Ligi, a działo się i dopiero przed chwilą się skończyło, ale o tym porozmawiamy już za chwilę, jeszcze skoro to początek programu. I ci, którzy nas oglądają od początku albo od kilku odcinków, wiedzą, że zaczynamy od subskrypcja, łapka w górę. O to prosimy, będziecie na bieżąco z tym, kiedy jesteśmy wszystkie łapy na YouTubie w górę. Na żywo live. Tak jest. Wszystkie łapy w górę. Wszystkie łapy w górę. Łapki nie, ale możecie suba dać jakiegoś followa, innego serduszko na naszym Instagramie, TikToku. I Twitterze jesteśmy wszędzie i czekamy tam na Was, na Wasze wiadomości. Czekamy też na to, abyście byli aktywni dziś na czacie i dyskutowali razem z nami w tym programie. Bo to, jak to Krzysztof zawsze mówi, że to jest program od nas dla Was. Od nas dla Was. Uczestniczycie już, widzę, że jest nasz Jan. Witamy Cię, Janie. Widzimy Panią Justynę. Witamy Was serdecznie. Bierzcie tutaj czynny udział. My tego czata też widzimy. Widzimy Wasze pytania, które zadajecie. Bierzcie udział w dyskusjach.
po to to jest. Tak jak mówimy, piszcie do nas też o waszych konstrukcjach, a właściwie bardziej konstruktywnych rzeczach, które chcielibyście od nas ewentualnie usłyszeć. Tak, tej jednej nie możemy już pewnie spełnić, ale mamy nadzieję, że reżyserka was także słyszy i czyta, więc mamy nadzieję, że zaraz wszystko będzie okej. Okay. Anna Kokot już też coś pisze w sprawie Leona, ale dobrze, od początku, pierwsza część aktualności. Programu. Aktualności przed czyli nami, tak. Bieżączka. Tak, tak, tak. Tu powinien pojawić się hit kolejki, ale to za chwileczkę, bo z Krzysztofem stwierdziliśmy w tej krótkiej przerwie, że jednak dobrze będzie zacząć od faktycznie bieżączki aktualności. A skończył się dopiero co mecz Zawiercia z GKS-em. No niespodzianki tu nie było, mecz wygrany przez Zawiercie. Ale spodziewałem się dużo więcej. Spodziewałem się dużo więcej walki takiej po stronie Katowic. Po raz kolejny tutaj jakby Urosz pokazuje swoją znakomitą postawę, klasę MVP. Jeżeli miałbym patrzeć w takim szerszej perspektywie, to trochę brakuje mi Dawida Konarskiego, który no, przeżywa chyba jakiś swoisty kryzys. Dawid, ogarnij się, ja wiem, że mały się urodził, że się pojawiło się baby i że jest ciężko, no ale wysypiaj się, idź do innej, bo trzeba po prostu atakować. Tutaj była lekka zmiana, wszedł młody Dulski, całkiem sobie fajnie poradził w perspektywie kolejnego tam grania, ale no, to, co zrobił Urosz, no to na pewno jest, zasługuje na pochwałę. Dołożył kolejne bloki, co tak jak mówiliśmy, że dla nas to jest troszeczkę dziwne, ale zobaczymy, czy w tych statystykach i rankingach podskoczył, ale tutaj jakby pełna kontrola drużyny z Zawiercia nad tym, co się wydarzyło. Myślę, że po stronie Katowic na takie bardziej jakieś jasne wyróżnienie zasługuje pan Mariański, czyli libero. To chyba była najjaśniejsza postać i na tym bym chyba skończył omawianie tego spotkania, czyli dwie wybitne jednostki, Urosz i długo, długo nic. Dobrze, i kropka. To w takim razie przejdźmy już do tego hitu, a hitem miał być mecz Asekoresowi z Zaksą. No właśnie, pytanie do ciebie. Czy był? Tak, czy to było moje, nie wiesz co, bo tak, wynik mówi jedno. 3-0 mówi, że no 3-0, czyli jakby łatwe zwycięstwo i gdybym nie widziała pierwszego i ostatniego seta, to bym pomyślała, że faktycznie łatwo, chociaż spodziewałam się więcej po tej Zaksie mimo wszystko, mimo tego, że no to nie jest pytanie, jakiś super właśnie, sezon. Czy zaspokoił cię ten hit, nie? Czy generalnie, czy dało ci tą pełną satysfakcję tego, co się wydarzyło? Nie. Mi by zabrakło kilka... Nie czujesz się utasowany. No tak, pewnie byśmy chcieli obejrzeć zdecydowanie więcej setów w wykonaniu tych dwóch drużyn, bo była naprawdę fajna siatkówka. Tak, i mówię, właśnie ten pierwszy set i ostatni tak mi trochę ostatecznie gdzieś tam mącą, jeżeli chodzi o ostateczny wynik, bo może gdyby Zaksa wygrała ostatecznie tego pierwszego seta, bo to, co zrobili, było niesamowite i Resowia ta mogła sobie była mocno pluć w brodę. Ile tam było? Przecież no, mam wrażenie, 29-27 skończył się pierwszy no set tak, i to na przewagi, takie na przewagi. Ale przecież piłkę setową mieli Rzeszowianie już. Dokładnie, było tak po stronie, jakby nic nie zapowiadało. Ja cały czas odnosiłem wrażenie, oglądając to spotkanie, że pomimo tego, iż te wyniki w tych pierwszym secie było 29-27 i w trzecim skończyło się 27-25, to jednak wydaje mi się, że jednak cały czas kontrolę miała Resowia. Jednak tą przewagę sobie potrafiła zbudować w trakcie seta i widać było po prostu, że są zespołem i drużyną lepszą od Zaksy. Niestety, trzeba to sobie powiedzieć, że no Wojtek Żeliński z całym szacunkiem dla Wojtka jest naprawdę świetnym zawodnikiem, ale jednak to nie jest Kamil Semeniuk i w konfrontacji dzisiaj, patrząc z Aseko Resowią, która była świetnie dysponowana, całe podpromie, co już dawno, dawno nie miało miejsca, dzisiaj jednak można było spojrzeć i powiedzieć, wow, to jest ta twierdza rzeszowska, do której zdążyli nas kibice przyzwyczaić i frekwencja na tym meczu była niesamowita. No tutaj mamy chociażby cyferki. Ja bym nie patrzył tak na te cyfry, bo one niewiele nam tutaj mogą powiedzieć. Tak, chociaż widzisz akurat element przyjęcia. Mógł mieć znaczenie, bo to był jeden z elementów, który na pewno był takim mocnym akcentem po stronie Asseco Resowi. Wykorzystali na pewno to, że grają w swoich czterech ścianach, czy Kuba Kochanowski, czy Tory DeFalco, który został MVP tego spotkania, czy Klemen Cebu, czy Fabian, to są zawodnicy, którzy naprawdę potrafią zagrywać i Resowia w tym roku, no w tym sezonie praktycznie pokazuje nam, że
to jest jeden z tych elementów, w którym na pewno będą grali i będą na pewno groźni. Jeżeli ten element działa, a funkcjonował im należycie, no spójrzmy na statystykę Sodziego, bodajże tam, ja nie wiem, Erik 7 razy przyjmował, on tam zszedł podobno z jakiejś zawroty głowy miał, bo dostał w dzban, że tak powiem, brzydko się wyrażę, czyli tak zwanego gonga, ale jak to na libero przystało, ustał, ale mocny strzał był, to mu coś tam zaczęło szumieć i kolorowe usłyszał ptaszki zaczął obserwować, więc ściągnęli go z boiska i wpuścili tam Cornela i jakby no 0%. Wiesz, czyli to pokazuje jednak, że te strzały po stronie resowiackiej były. Fenomenalny to Rey de Falco, fenomenalny trzeba powiedzieć. Zaczęli z dużego C, bodajże chyba tam na samym początku Łukaszowi zakrył kierunek prostej, zatrzymał go. 5 bezpośrednich chyba tam było punktów, prawda? Dokładnie i jakby zatrzymał i uprzykrzył życie trochę Łukaszowi na samym początku. Łukasz źle wszedł to spotkanie i później musiał gdzieś tam szukać jakichś innych rozwiązań, ale to pokazuje, że Amerykanie bardzo dobrze blokuje, Amerykanie ogólnie bardzo dobrze blokują, ale tutaj widać u niego to przewyższenie, czyli to, że jest bardzo skoczny, dynamiczny facet. Fenomenalnie się czuł w ataku, ale ja bym podkreślił tutaj pewnie osobę Fabiana. A versus... Wiesz, miał łatwiejsze zadanie na pewno niż Marcin Janusz, który tam poprzez to słabe przyjęcie musiał trochę... Wiesz co, ale nie do końca miał słabe. Wydaje mi się, że nie wiem co się wydarzyło, natomiast kilka niedokładności po stronie Marcina było i on pewnie doskonale sobie zdaje sprawę, bo to jest przecież inteligentny facet, że to nie było najlepsze spotkanie w jego wykonaniu. Kilka takich, że tak powiem, baboli poleciało na lewą i na prawą stronę. Przez co chłopaki musieli w jakiś sposób tam kombinować. Taką najjaśniejszą postacią chyba po stronie Kędzierzyna Olek Śliwka. On trzymał całą grę pan w kapitan, tym momencie zespołu. Brakowało ci Łukasza Kaczmarka na prawym skrzydle? Na pewno nie mi, ale na pewno Zaksie troszeczkę brakowało. Te cyferki, które tutaj są po stronie Łukasza, to jednak są trochę małe cyferki. 33% to trochę mało jak na Łukasza, bo do tej pory miał te lepsze cyfry, ale to za sprawą tego dobrze grającego zespołu Asseco Resowi. I ja będę tutaj chwalił resowiaków, że każdy z nich, każdy pojedynczo, czy Kuba Kochanowski, czy Fabian, czy nawet Kozamernik, który no, różnie go oceniam, ale naprawdę zagrał też świetne zawody, więc naprawdę Resowia na duży, duży, duży plus. Wykorzystali na pewno atut własnej sali, zresztą pewnie mamy jakieś tutaj wrzutki, chwile wypowiedzi. Wrzutki, mówię o co ci chodzi. Zaraz nam nawrzucają, no to posłuchajmy wypowiedzi zawodników po tym meczu. Tak, zdecydowanie. Kibice w Rzeszowie są naprawdę wybredni, ale też jeśli wiedzą, że zawodnicy i drużyna daje maksa, to umieją bardzo dużo pomóc i wesprzeć nas. I dzisiaj to było czuć i naprawdę wielkie dzięki dla wszystkich kibiców, którzy przyszli i wypełnili halę jak za starych, dobrych czasów. I zapraszam wszystkich dalej na trybuny, nie tylko przed telewizory, więc cieszę się bardzo, bo zawsze się bardzo miło gra przy takiej publiczności. Tak, zgadza się. Gdzieś tam ta atmosfera, ten charakter zawodników na boisku wychodzi. Siatkówka to jest gra błędów, więc jeśli jeden popełni, to potem drugi stara się poprawić. Nawet jeśli jemu się nie uda, to jest jeszcze jeden zawodnik na szczęście. I gdzieś tam to współgra nam na ten moment. I oby tak dalej, bo jeśli będzie wszystko idealnie, to wiadomo, że czasami mecze takie wychodzą i się wygrywa do 10 każdego seta, ale graliśmy też z przeciwnikiem wymagającym i nie ma co ukrywać, że też, który ma kupę doświadczenia i nie ma momentu, w którym oni odpuszczą. I nawet w tym ostatnim secie, gdzie mieliśmy przewagę, to cierpliwie czekali i doczekali się i byli blisko nas przełamania. Na szczęście właśnie gdzieś te detale akurat na ten moment były po naszej stronie i z tego się bardzo cieszę. No nie, no ja tutaj po każdym premeczu wygranym i po każdym jakimś lepszym naszym występie ściągam sznurem wszystkich kibiców, prezesów i naszych zawodników, siebie samego. Liga długa, cieszmy się z tego, że jesteśmy w miarę zdrowi, róbmy swoje dalej, a liga weryfikuje wszystko potem i po prostu traktujmy każdy mecz, jakby był tym ostatnim.
a nie myślmy o jakichś, nie wiadomo jakich rzeczach, bo jak zaczniemy myśleć o tym, co jest tam daleko, to zaraz zostaniemy w łeb tutaj przy następnej okazji. Zgadza się. Myślę, że Rzeszowianie w 100% zasłużyli na to zwycięstwo. Byli dzisiaj drużyną dużo lepszą niż my. My na pewno mamy swoje problemy. Gdzieś tam, czy to David wypadł też na trzeciego seta, wypadł nam Erik, który dostał niefortunnie piłką i zaczęło mu się w głowie kręcić i po prostu nie chcieliśmy, żeby dalej kontynuował, bo wiadomo, że jest to wielkie ryzyko. Na pewno gdzieś tam mamy swoje problemy, ale naprawdę Rzeszowianie zagrali dzisiaj bardzo dobrą siatkówkę. Myślę, że to jest jeden z faworytów do złota. Także myślę, że będziemy pracować bardzo ciężko, żeby grać coraz lepiej i w niedzielę już czeka nas kolejny ciężki sprawian, warszawianie, którzy są zdecydowanie na fali teraz. Zdecydowanie tak. Myślę, że na pewno jest to dla nas nowa sytuacja w tym sezonie i odszedł od nas jeden z najlepszych i najlepszy siatkarz świata i to już po prostu musimy o tym zapomnieć. Kamil był, Kamila już nie ma. Mamy świetną drużynę, mamy świetną czternastkę, każdy świetnie pracuje, każdy ciężko pracuje. Wiadomo, że musimy po prostu każdy siebie się nauczyć, muszą te systemy zacząć grać tak jak powinny. Także, tak jak mówię, z każdego meczu na mecz mam nadzieję, że będziemy prezentowali się coraz lepiej. Wiadomo, że to już nie jest aż ta Zaksa, która była, ale my nie jesteśmy też faworytami takimi, jak byliśmy dotychczas. Także my będziemy spokojnie pracowali i próbowali grać z meczu na meczu coraz lepiej, żeby po prostu na koniec sezonu spod podniesionymi głowami zadowolić się z tego osiągniętego sukcesu. No to jest coś pięknego i to, co wszyscy kibice RS-owi kochają i to, co najbardziej zapada w pamięci, czyli full house tutaj na Podpromiu. Coś pięknego, fantastycznie się gra przy tak wypełnionej hali. Cieszymy się, że mimo tej późnej dzisiaj pory w środku tygodnia kibice na to spotkanie przyszli tak licznie i bardzo, bardzo gorąco nas wspierali, co rzeczywiście nam pomogło w dobrej grze i w wielkiej motywacji. Oczywiście bardzo cieszymy się z takiego stanu rzeczy, z takiego początku sezonu. Studzimy też mocno swoje nastroje, bo taka ilość zwycięstw może wpędzić trochę w zapomnienie i w samozachwyt. Staramy się, żeby to nie miało miejsca w naszym przypadku. Trener nas mocno wyczula na to, że każdy mecz jest ważny z każdym przeciwnikiem i do każdego spotkania, niezależnie czy jest to przeciwnik z dolnej części tabeli, czy faworyt, jakim była dzisiaj Zaksa, musimy podchodzić tak samo i grać po prostu swoją grę. Rzeczywiście, na boisku panuje i poza boiskiem również bardzo dobra atmosfera w naszym zespole. Mam nadzieję, że tak będzie w dalszym ciągu i oczywiście te zwycięstwa zawsze budują dobry team spirit. I cóż, wierzymy w to, że nadal będziemy grali dobrze, a to będzie przynosiło końcowy efekt w postaci zwycięstw. No dobrze, to może odniesiemy się do kilku rzeczy, które gdzieś tutaj na czacie nam się pojawiły. Zacznijmy od Zaksa trochę zawodzi. Trochę? Czy bijesz już tam na alarm, jeżeli chodzi o ten zespół? Ja myślę, że nie. Oni mają świadomość tego, że stracili, tak jak tutaj Łukasz powiedział, jednego z najlepszych zawodników na świecie i mają tego świadomość, że nie udało się w jakiś sposób na tym rynku transferowym pozyskać w tym momencie zawodnika może równego, może trochę gorszego, ale takiego, który by stanowił wzmocnienie dla tego zespołu. Dzisiaj no trochę łatają dziurę, ja to powiem tak, łatają dziurę, bo wydaje mi się, że nie wiem, Żalina poszedł tam trochę na taką emeryturę i mówi, posiedzę sobie tutaj spokojnie. A tu nagle chłopie orka na ugorze i będziesz musiał po prostu odrabiać i pańszczyznę, że tak powiem, i pracować ciężko dla zespołu. To jest bardzo solidny gracz jakby i na pewno tutaj nie można mu odmówić klasy, natomiast pewnie no trochę w tym wymiarze brakuje, tak? Jeżeli porównujemy, załóżmy, parę przyjmujących na dzień dzisiejszy Asseco Rysowie, a parę przyjmujących, załóżmy, dzisiaj, no to gdzieś tam znak równości, a może nawet lepszy byłby Śliwa, jeżeli chodzi o TJ-a, De Falco, porównanie do znak równości postawilibyśmy przynajmniej po tym meczu, no ale tutaj jednak zdecydowanie Kleben wypadł lepiej od Żaliny, więc tutaj jakby no na korzyść już jest na plus środek. To, co my żeśmy troszeczkę zapomnieli na początku powiedzieć, że no nie zagrał David Smith, to jest jednak ostoja na środku siatki, jeżeli chodzi o zespół z Kędzierzyna.
No i Kalempka, który zanotował bardzo słaby występ i to pewnie wynika z tego, że mało grał, mało tego zgrania, pewnie trenuje w drugiej szóstce, więc tych rotacji, gdzie Marcin Janusz może wykorzystać jego potencjał, było mało, 17%, no nie wiem, jeden raz zablokowany, dwa błędy, sześć razy tylko nie stanowił zagrożenia, więc tam Maseko praktycznie się nie koncentrowało w ogóle na tym chłopaku, a to dużo ciężej się gra, po drugiej stronie stoi i Kozamernik, i Kochanowski, to są chłopcy, którzy potrafią dobrze rozczytać i wiedzieć, kiedy, w którym momencie się gdzie przemieścić, jakie są zagrożenia. Dlatego na pewno w ataku grało się dużo ciężej, bo no nie zwracali uwagi niestety na Kalempkę, załóżmy, Resowiacy, więc tutaj szybciej byli na skrzydle lewym czy prawym, ciężej atakować po prostu, jak jest podwójny, taki bardziej szczelny blok. No, aczkolwiek nie było jakiejś tam dysproporcji, jeżeli chodzi o liczbę bloków, czy po stronie Zaksy, czy po stronie Asseco Resowi. Ja uważam, że dużą różnicę zrobił atak na wysokiej piłce i chyba te bloki ewentualnie na samym początku, które zatrzymały, które dały jakąś taką bardziej dużą, większą wiarę Asseco Resowi. No i oczywiście postawa całego zespołu. Asseco Resowia i jej lider Fabian studzi nastroje, pisze Jan Hochfander, i bardzo dobrze, nie ma co się podniecać tym, co jest teraz, walka o medale no, na przełomie kwietnia Olka, i maja. No, każdy będzie troszkę i bardzo fajnie, niech studzą, ale nie ma co studzić, bo przed nami hitowy kolejny mecz, Jastrzębski Węgiel, mistrz pokonany, czy wicemistrz z poprzedniego sezonu będzie także. Bardzo ciekawi mnie to spotkanie. No, tak jak mówił Fabian, no, studzą sobie troszeczkę nastroje, ale ten apetyt pomimo wszystko rośnie. To są zawodnicy, którzy wiedzą, co grają, wiedzą, w ile sezonów już spędzili, są doświadczeni. Widać, że zazębiła się fajnie ta gra, że fajnie pracują na treningach. Sami podkreślają, że ta atmosfera w miarę tych kolejnych meczów, które są rozegrane, które wygrywają, to ona zawsze będzie tak rosła i te oczekiwania też względem własnych wyników na pewno będą rosły. Natomiast no, spotkają się dwie drużyny, które w tym momencie są bez porażki. Ja jestem ciekawy, jak wyjdzie to w tej konfrontacji takiego Jastrzębskiego Węgla i Resowi. Resowia gra bardzo dobrze. Wszystkie cyferki pokazują, że jeżeli utrzymają ich zagrywkę i blok, tak jak na tych statystykach średnio, że tak powiem, zakładając, no to na pewno potrafią i będą mogli zagrozić Jastrzębskiemu w konfrontacji no, pomiędzy tymi dwoma zespołami. To jestem w 100% przekonany, że tutaj może być ciężka batalia. Zaksa z kolei ze swoimi problemami teraz zmierzy się z projektem Warszawa. I tak, wiesz, mówimy w tym sezonie, że no to teraz mecz na odbudowanie się i tak dalej. Zastanawiam się, czy projekt Warszawa na tym etapie już wzmocniony i odbudowany, powiedzmy, no przynajmniej tak mówią wyniki i z tego, co obserwujemy na parkiecie, no to w Warszawie jest zdecydowanie lepiej niż było na początku. Czy ta Warszawa chyba nie jest rywalem dla Zaksy na odbudowanie się? Zastanawiam się, nie wiem, co ty o tym myślisz. No, ja ci powiem tak, że generalnie jak dla mnie Warszawa w tym momencie jest bardzo groźnym zespołem, bo się troszeczkę napędziła. Ja uważam, że bardzo dużą zmianę jakościową dał powrót Tilly. Ten zespół praktycznie odmienił się o 180 stopni. Zobaczcie, jeden człowiek, to żeśmy podkreślali już w ostatnim programie, potrafi tak na dobrą sprawę zmienić oblicze całej drużyny. I popatrzmy sobie tam, nie wiem, no to teraz na statystyki, jakbyśmy tak przeszli, co prawda no mieli Radą, więc to nie był jakiś tam wymagający zbyt przeciwnik, ale no zobaczmy tutaj na statystyki, jak tutaj wypadł nam Tilly, jak go sobie zakreśliłem, 67% w ataku, 59% w przyjęciu. Daje duży spokój Damianowi Wojtaszkowi, który też fajne cyferki wykręcał. Do Damiana na początku wszyscy mieli pretensje, a że taki klasowy libero, a teraz trochę obniżył loty i tak dalej, ale on trochę latał jak Żyd po pustym sklepie. Teraz po prawej stronie, jak stoi Tilly, albo po lewej stronie Tilly, to on wie, że tam ma pewność tego, że ta piłka zostanie odbita przynajmniej do przodu, więc on się zajmuje tym, żeby pomóc w tym momencie Igorowi Grobelnemu. A Igor... Igor to błyszczy sobie. No ale zobaczmy, no właśnie i teraz pytanie, nie? Do was pytanie. Jak to się dzieje, że chłopak, który na barkach gdzieś tam bez Tilly'ego, kiedy spada ciężar jakby odpowiedzialności na niego, nie potrafi sobie, załóżmy, z tym poradzić i mówimy, o dobra, bo ten Igor, no dobra, to nie daje rady, nie daje rady. Nagle przychodzi Tilly i nagle gościu wyskakuje jak Filip z konopi i jedzie z robotą tak, że aż po prostu miło na człowieka popatrzeć, nie? I ja mówię cały czas, że będę powtarzał, że jeden doświadczony zawodnik tej klasy, co Francuz, potrafi zmienić oblicze całego zespołu i to się zadziało akurat w tym momencie
w Warszawie. I ja wcale nie powiedziałem, że Zaksa pojedzie tam, żeby się odbudować. Zaksa tam pojedzie walczyć. Zaksa tam jedzie walczyć o punkty. No, oni dzisiaj wiedzą, że mają swoje jakieś problemy. Jeżeli nie będzie Smitha na środku, co jest bardzo dużym brakiem, to nie wiem, jak tutaj bym typował. No. No widzisz, wyprzedziliśmy, bo zaraz przejdziemy i do projektu, i do wszystkich pozostałych meczów. No właśnie, słowo się rzekło, to przechodzimy. Pozostałe mecze kolejki przed nami. To skoro o tym projekcie już zaczęliśmy rozmawiać, to przerzuć te kartki, proszę. Wiem, że powiedziałam, że będzie Stalnysa, ale będzie projekt Warszawa Czarni Radom. I nie wiem, czy od rzeczy sportowych zaczniemy, czy właśnie mniej sportowych, czyli opóźnień. Śmieję się, bo wiesz co, bo pierwsze opóźnienie takie sportowe, które mi przychodzi do głowy, i oczywiście tu mamy wynik tego meczu, a my z Krzysztofem będziemy rozmawiali o tym, że mecz zaczął się później niż miał. I wiesz co, jedyne opóźnienie, które mi przychodzi takie solidne do głowy, to jest poprzedni finał Ligi Mistrzów. I faktycznie mecz został wtedy opóźniony. Nie wiem, czy pamiętasz, dlatego że kibice nie mogli dotrzeć na stadion, ale był powód. Taki konkretny. No był powód. Tu niby a też tu mieliśmy powód. Tak. Niby mieliśmy powód, ale na ten powód? Ale dla mnie to jest taki powód, nie powód. No, ja uważam, że zdrowie zawodników powinno być zdecydowanie ważniejsze, jeżeli mamy mecz o 21:00. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że było przesunięcie czasowe, co dzisiaj już stanowi dla nas jakąś kontrowersję, dlaczego te mecze są tak późno o 21:00. A tu jeszcze mamy godzinę przesunięcia, czyli nominalnie dla organizmu takiego człowieka zaczął się ten mecz o 22:30. Przesunięcie jakby tego spotkania, ja uważam, że powinni normalnie zacząć i telewizja powinna się przełączyć po prostu w trakcie, no bo tam chodziło o to, że jakby Barkom jeszcze w tym momencie toczył swój 5-setowy pojedynek ze Skrą Bełchatów, ale tu uważam, że nie powinno być jakby, jesteśmy profesjonalną ligą, godzina 21 jest rozpoczęcie, jest pierwszy gwizdek, telewizja musi się dostosować. No dokładnie, to nie wiem, część zeszła podobno do szatni, tam czytałem na Twitterze, że część zeszła do szatni, część w ogóle gdzieś tam poszła leżeć i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle nie służy jakby poziomowi sportowemu, więc tutaj uważam, że jednak powinno być tak, że decyzja jest decyzją, o godzinie 21 rozpoczynamy bez względu na to, czy tam wchodzi to na antenę, czy nie wchodzi na antenę, tak jak mówię, to zdrowie zawodników i nie tylko, takie jest moje po prostu zdanie na dzień dzisiejszy, że jednak powinniśmy zaczynać o określonych porach. No właśnie, zdrowie przede wszystkim, ale to, co też powiedziałeś, ja mam wrażenie, że sportowiec po prostu stygnie, no bo chyba nakręcasz się i nastawiasz na jakiś... Jeżeli nie było tam informacji, bo my tego nie wiemy, jeżeli była jakaś tam informacja z wozu transmisyjnego, że może nie rozpoczynajcie rozgrzewki, ale to też tak na dwoje babka wróżyła, no bo jak ktoś już zaczął, a później poszedł do szatni, ostygł i tak dalej, nie każdy sobie z tym potrafi w jakiś sposób poradzić, tak? To nie jest tak łatwo się rozgrzać, później ostygnąć, później znowu się rozgrzać, zagrać później na jakimś takim odpowiednim sportowym poziomie. Radom ma fajną wymówkę, aczkolwiek projekt Radom tu już nie ma wymówek. Radom tu już nie ma wymówek. Ja myślę, że tam trener Jacek Nawrocki ma pewnie dzisiaj twardy orzech do zgryzienia, bo Radom nie gra najlepiej. Radom nie gra najlepiej i tutaj patrząc na statystyki, no ma olbrzymie problemy na skrzydłach. Coraz większy ciężar gry przenosi się do tyłu, tam do Damiana Szulca. Paweł Wójcki robi co tylko może, natomiast no, skrzydłowi, czy ten Brazylijczyk Borges, czy nawet Łukasik, no nie dają tej efektywności takiego ataku, o której by tutaj byśmy mówili. No, jeżeli mówimy o 7% efektywności, 8%, 29-22% na skrzydle, 24% na wysokiej piłce, czyli oni dzisiaj nie mają jakby rozwiązań i umiejętności znalezienia rozwiązań na wysokiej piłce. Nie radzą sobie po prostu na wysokiej piłce. Jeżeli jest zespół, który będzie dobrze zagrywał, no to automatycznie będą sprawiały im po prostu problemy pokonanie takich drużyn, bo nie radzą sobie na tej wysokiej piłce. Jak Warszawa radziła sobie na zagrywce? Wiesz co, to nie jest tak, że sobie radziła, bo nie zdobyli nie wiadomo jakiej przewagi w polu punktowym. Oczywiście nasz kolega Niemiec, który jest jednym z najlepiej podających, zagrał te swoje trzy asiki, ale tam nie było takiego jakiegoś odrzucenia
od siatki. Całkiem niezłe cyferki wykręcili, 59% przyjęciu, więc to nie tutaj Paweł Wojcki tą piłkę miał dostarczoną. Ja uważam, że Paweł jest niedokładny w tym sezonie i nie wiem, czy tutaj trener Jacek nie powinien postawić w tym momencie i dać trochę tam Nowakowi więcej pograć, zmienić i zobaczyć, jak będzie się to zachowywało, bo Paweł ma jakąś tam formułę, ale ta formuła nie do końca chyba się na ten moment sprawdza. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o Warszawę, to... Cieszy powrót Szalpuka. Wyjąłeś mi to. Dokładnie, okay. Artur Szalpuk, tak. Pojawia się, w końcu. Tak, pojawia się na boisku, to znaczy, że chyba szpital w Warszawie zamykamy i oby na klucz wyrzucić daleko i tego szpitala, żeby nie było, no już w pełnym komplecie będą trenować, natomiast no, Artur będzie musiał spinać pośladki, no bo Igor daje jak dużą jakość teraz drużynie i nie sądzę, żeby łatwo było mu się przedrzeć, że tak powiem, w szeregi szóstkowych graczy. Pokazał się z fajnej strony, zaznaczył te swoje kilka minut na boisku, fajne wejście, od razu pierwsza obrona i tam próba jakiegoś fajnego kontrataku. No, i to jest taki na pewno duży pozytyw. No i oczywiście MVP dla Firleja, nie? I tutaj jakby podkreślamy, że od momentu, kiedy już odpiął wrotki, czyli to przyjęcie lata w miarę gdzieś w tych okolicach 3 metrów, no to już sobie radzi dobrze i to jest ten Firlej, którego chcemy oglądać, tak? Tego, na którego chcemy patrzeć i ten, który bije tutaj mocno i puka do reprezentacji, tak. No i super. Dokładnie. Na koniec jeszcze, jaki był oficjalny powód przesunięcia? No to Krzysztof już mówił, że... Tak, oficjalny powód przesunięcia było to, że się wydłużył po prostu mecz Barkomu ze Skrą Bełchatów. Tam był 5-setowy pojedynek. Oj, był. Ale idziemy tam. Ale szok. W sensie szok. Wiesz, tak mówiliśmy, że ten Barkom podgryza, jakieś tam sety wygrywa. No, wiesz co, no jakieś tam sety. No prowadzili 2-0 tutaj, prowadzili, później tam potrafili wygrać 2 sety i nie potrafili tak postawić tej kropki nad i. No i kiedyś musiał... Ale ze Skrą wygrali, to jest, znaczy, no może nie ostatni zespół, który bym obstawiła, ale... Tych okazji z zespołami, powiedzmy, które myślałam, że są bardziej w zasięgu Barkomu, zupełnie gdzie indziej bym szukała. A tu proszę, Skra Bełchatów nam złapała zadyszkę? Wiesz co, nie wiem, czy zadyszkę. Ja uważam, że tam już jakiś bilet do Londynu może się szykować przed świętami. Nie, no troszeczkę pożartować sobie możemy. Natomiast no, na pewno mają bełchatowianie jakiś swoisty... kryzys, nie wiem, z czego to wynika, z jakiego tytułu, czy ta linia jeszcze przyjęcia się nie tak dotarła jak trzeba. Najjaśniejszą postacią są dwóch środkowych i Grzesiu Łomacz. No ale właśnie nawet Karol Kłostusz a propos środkowych mówił po tym meczu, że o zagrywce szczególnie wspominał, że jakby no to jest atut Skry, którego zupełnie nie mogli wykorzystać, bo im się ta zagrywka nie sklejała w żaden sposób w tym meczu. No tak, to była jakaś tam nowa sala dla Skry Bełchatów, tak. Bo to w Krakowie to nie grali zbyt często, więc to jest nowy obiekt, którego jeszcze na dobrą sprawę nie zdążyli i może nie poznali, więc może nie wykorzystali po prostu atutu swojej zagrywki. Z kolei no Barkom to jest drużyna oparta o siłową siatkówkę. To jest taka, że tak powiem, no, starodawny styl takiego grania oparty o dobry blok, o silny atak i silną zagrywkę, więc tutaj no, Norwek MVP, bardzo fajne zawody. Ja myślę, że kilku zawodników jest godnych tutaj uwagi. Oni się uczą tej ligi. I jak oni się nauczą tej ligi, że to nie wszystko trzeba po prostu silnym rozwiązaniem i łomot niesamowity, jak to mawia trener Jan Such, a że można klepnąć, nabić, wyasekurować, wyeliminują czasem takie proste, elementarne błędy, które im towarzyszą pod tytułem, nie wiem, wbicie się jednego, drugiego do wystawy, podwójna piłka, nie, dogranie piłki na drugą stronę. To są takie rzeczy, które po prostu są rażące, trochę deprymują i paraliżują ten zespół. Jak oni to wyeliminują, to oni będą, no i pewnie łowcami może w kolejnych meczach też punktów. No to jest zespół, który gra, tak jak powiedziałem, w oparciu o silną zagrywkę, która, no jak widać tutaj, Skrze przysporzyła bardzo dużo problemów. No i no, o blok, który jest w miarę szczelny, w miarę wysoki, w miarę dobry. Widzisz, pana Jana Sucha wspomniałeś, a ja spojrzałam sobie na jego typowania na stronie Plus Ligi przed tą kolejką i a propos Barkomu i Skry, komentarz był taki, oba zespoły grają nierówno, stąd może być trochę walki, ale wygrają goście.
No nie tym razem, znaczy, czyli Skra, nie tym razem, no, bo po tiebreaku Skra przegrywa. No dla nas to jest bardzo duża niespodzianka. Oczywiście wielkie oklaski dla pierwszego zwycięstwa, załóżmy, drużyny z Ukrainy, natomiast no, taka klasowa drużyna jaką Skra, to każdy, kto by mądry obstawiać chciał, no to obstawiłby na pewno zwycięstwo drużyny z Bełchatowa, mimo nawet tej nierównej gry, bo jednak nazwiska, które stoją po jednej stronie siatki, a po drugiej stronie siatki, to trochę zobowiązują. Ale to jest piękno sportu. To jest piękno sportu, który pokazuje, że nie zawsze nazwiska grają. Tak? Że tutaj czasami ten charakter, czasami ten dzień, ta dyspozycja dnia czasami potrafi zadecydować o tym, że te wielkie zespoły klękają właśnie przed takimi zespołami, które są beniaminkami, które są jakimiś nowymi zespołami w ogóle stworzonymi na chwilę obecną po to, żeby się utrzymać, a nie walczyć o jakieś cele. Oczywiście gra się zdecydowanie łatwiej takiemu Beniaminkowi, bo oni nigdy nie mają nic do stracenia. To zawsze ta drużyna przyjezdna, która stoi w roli faworyta, to ona musi wygrać, a niekoniecznie, załóżmy, Barką. Barką może, a nie musi, a ci muszą. I to też czasami zmienia optykę. Dobrze, przechodzimy teraz do meczu Stali Nysa i Olsztyna, bo tak a propos klękania i Nyski kocioł, nie, ale chodzi mi o to, że no właśnie, mecz Stali Nysa z AZS-em Olsztyn, z Olsztynem, który, ile tam, cztery zwycięstwa były? Cztery zwycięstwa z rzędu, jedzie do Nysy, Nysa, którą chwalimy też w tym sezonie i przegrywa do zera ten mecz. No ja się spodziewałem troszeczkę więcej po tym spotkaniu, właśnie. Spodziewałem się walki 3-1, 3-2 i tak na dobrą sprawę nie wiedziałem, w którą stronę, czy to będzie akurat na stronę Olsztyna, czy może to na stronę Nysy. Świetną pracę już podkreślaliśmy, że wykonał Daniel Pliński. Tak trochę się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądało po tej porażce, załóżmy, gdzie te oczekiwania jednak stalowców wobec swojej gry były na pewno dużo większe i tutaj chcieli pewnie powalczyć. Słaby mecz ostatni Wasima Bentary, ale no to tutaj się zrehabilitował. To tu się zrehabilitował. No 63%, 27 ataków, genialnie w bloku. 22 dołożył, punkty łącznie. Dokładnie, dołożył dwa punkty zagrywką, więc naprawdę zawody rozegrał, fenomenalne zawody, ale... Ale nie tylko on, bo chwalimy też Gierżota i nie było cię w tym odcinku, ale z Piotrkiem Dębowskim o Kamilu Kwasowskim rozmawialiśmy. No właśnie, to widzisz, i teraz ty mi wyjęłaś. My czytamy sobie w myślach. Tak, no bo Kwasu dostaje MVP i moim zdaniem, patrząc w cyferki, jakbyśmy popatrzyli, to ktoś, kto by obejrzał tylko i wyłącznie tak szczątkowo te statystyki i popatrzył, mówi, okej, dobra, to ten na pewno nie dostał, na pewno MVP dostał Wasim Bentara. Mhm. Natomiast podkreślamy jakby ważność Kwasowskiego dla tej drużyny, jego doświadczenie, jego umiejętności, tego jak scala zespół i tego jaką robotę wykonuje. I on może nie błyszczał, załóżmy, w tych statystykach, chociaż 60% w ataku i 47% efektywności, to są fajne statystyki. Natomiast wydaje mi się, że skończył bardzo ważne piłki. Tak? Kilka fenomenalnych akcji jego w obronie, to też jakby pokazuje w bloku. Kilka akcji, które gdzieś tam powodowały, że był wyblok, że się fajnie tam ustawiali. Ja uważam, że Kamil to jest taki, no, taki motor napędowy, dopełnienie do tego. Jego zabrakło trochę w tym spotkaniu ostatnim. Ja dlatego właśnie się tak, nie wiem, nie potrafię odnieść, czy ewentualnie ten obraz tego meczu nie byłby inny, jakby był Kamil na boisku. Ale ja też pochwalę jeszcze tego rozgrywającego, czyli Timofeja Żukowskiego. Fenomenalne zawody, może to nie jest jakiś taki wirtuos rozegrania na dzień dzisiejszy, ale to jest bardzo solidny rozgrywający, a zresztą pokazał, jak z premedytacją ma przegląd sytuacji, dwie jego bezczelne kiwki w odpowiednim momencie, przejęcie trochę takiego liderowania w ważnym takim momencie seta, pokazanie jeszcze tego, dobra, to musicie mnie tutaj pilnować, bo ja sobie będę pogrywał albo tu, albo tam. To dodaje taką fajną jakość. No i oczywiście Michała Gierżota możemy też pochwalić. Młody chłop, na którego tutaj wszystkie oczy są na pewno zwrócone. Bardzo mi się podoba, jak on się cieszy swoją grą. Widać tą młodzieńczą fantazję, że tak powiem. Ja mu kibicuję tutaj tak osobiście i tam sprawdzam, jak będzie się rozwijał jego talent. Oczywiście nie będziemy tutaj pompować balonikę, powoływanie rozdawać. Oglądamy i będziemy tutaj sobie... Natomiast po drugiej stronie, no, ten Nyski kocioł... Ja chciałam, przepraszam, o jedną sytuację cię zapytać. 18-15 i 10 punktów Nysy, 1 Olsztyna. Zrobiło to na tobie wrażenie? No, to jest...
Taka seria się rzadko zdarza, no ale się zdarzają. No, zatrzymanie jakby w tym momencie drużyny z Olsztyna było dla mnie po prostu jakimś taką dużą zagadką, no ale ugotować Karola Butryna, a ugotowali Karola Butryna, bo jak tak patrzyliśmy na spotkanie, Karol no, zanotował 10%, jeżeli chodzi o eficjencję, 40% w ataku, zdobył tylko 8 punktów, praktycznie nic w elemencie zagrywki, więc no, to pokazuje jednak, że mieli to rozwiązanie, jak sobie poradzić, załóżmy, z Karolem, tak? I Karol... Ugotowali nam Karola. Ugotowali w kociołku, w kociołku Karola. Tak, tak trzeba sobie powiedzieć, że ugotowali Karola w kociołku. Bardzo się cieszymy, że raczycie nas tutaj aktualnościami, bo już wiemy też na przykład, że bilety na mecz Jastrzębskiego Węgla z Resowią są wyprzedane i nic dziwnego. No a skoro Jastrzębski Węgiel, to wywołaliście. Mecz na tapetę bierzemy. Jastrzębski Węgiel kontra Trefl. Mecz, jak ci powiedziałam, tak no, ten pierwszy set, jak cię mogę, do 23 chociaż powalczył ten Trefl, ale dwa pozostałe, no to tam było ja pozamiatane. To bym powiedział do tak, 17, do 14 to ciał. Jest tak, stary lisek chodził z młodym liskiem na polowanie, tak, stary lisek sobie obserwował, chodził i oglądał, a młody biegał i polował, a w końcu upolował stary lisek, a młody tylko się oblizał. Piękny ten wierszyk był, brawo. No oczywiście, jeżeli chodzi o te młode, to masz na myśli młode Trefl. Wilce. Młode tak. Wilce i tak sobie możemy to powiedzieć. Natomiast doświadczenie Jastrzębskiego Węgla, klasa Jastrzębskiego Węgla, pełen mecz pod kontrolą. Trener zdecydował się na lekkie roszady w składzie, tak, bo nie wychodzi Błaje, tylko wychodzi Janek Kadrawa, który zresztą no, jest fantastycznym zawodnikiem i tutaj dał odsapnąć w tym momencie świetnie dysponowanemu Błaje, zresztą chyba statuetkę zawodnik miesiąca otrzymał właśnie Błaje. No, tam te także... statuetki MVP, czy już tam znaczy nie mówię o statuetce MVP, tylko o graczu miesiąca, bo tam no, chyba jest tak jakaś taka nowa, mówię, nowa też, formuła na plus ligowej stronie. Brali to na pewno pod uwagę też, że tyle razy wyróżniono. Jakby nie było, więc tutaj trzeba sobie powiedzieć, że znakomite zawody rozgrywa Bentoniutti. MVP. Nie wznieśli się na wyżyny, jeżeli chodzi o swoje umiejętności Jastrzębianie, kontrolowali w pełni. Właśnie, oczywiście trzeba było, wiesz, bo Jurek Glader posłał tam parę takich laserów na drugą stronę, no, takich dosyć ciekawych, trzy asy w wykonaniu środkowego Jastrzębskiego Węgla. A co można powiedzieć po drugiej stronie? Po drugiej stronie można powiedzieć, że młody skład. 19, 21, 21, 23, 25. To są lata, które mają, załóżmy, poszczególni zawodnicy na pozycjach. Warto pewnie się przyjrzeć osobie pana Nasewicza. Aleksiej Nasewicz, 19 lat, atakujący. Pod nieobecność, załóżmy, Błądzia i w tym momencie Mariusz dostaje jakieś wolne. Wchodzi młody 19-latek i bez żadnych jakiś takich stresów, obaw ładuje i to całkiem nieźle mu wychodzi. Wykręcił w sumie 52%. Kilka razy przekombinował, widać jeszcze brak tego doświadczenia boiskowego, ale to jest chłopak z niesamowitymi papierami. Ja rozmawiałem z prezesem Trefla, mówi, że bardzo jakby tutaj zacierają rączki na to, że rozwinie się talent tego chłopaka i będą mieli z niego niesamowitą pociechę, ale tak może być, bo bardzo fajna, trudna zagrywka, bardzo mocny atak wszechstronny, jak widać, i potrafi po skosie, i potrafi po prostej, ale cały zespół w oparciu o doświadczenie Kampy jest bardzo młody, bo i Czerwiński Kuba, to jest 21 lat, mamy Patryka, mamy Niemca, mamy na środku 25, mamy Urbanowicza 21, mamy Sawickiego Mikołaja, to jest 23 lata. Więc to jest inwestycja w przyszłość. No właśnie, Krzysiu, ale to czego... czego oczekiwać? Czego, jakby patrząc na zespół Trefla, no bo mówisz, że młody zespół oparty o młodych chłopaków, więc no na co liczymy? Nie liczymy na szaleństwo, a z drugiej strony myślimy tylko o tym, że to jest inwestycja w przyszłość? Ja myślę, że tak to traktuje dzisiaj zarówno trener Igor, jak i pan prezes Darek, tak? No bo to jest jakiś sposób inwestycja w przyszłość. To, co powiedzieliśmy, oni mają swoje problemy, tak? Bołądź, choroba, zerwane krzyżowe,
Martinez wypada, więc jakby no zaczynasz zupełnie innym składem, a zaczynasz kombinować i później musisz się ratować. Wpuszczasz młode wilki i młode wilki muszą szybko krzepnąć i nabrać układy. Oni mieli teraz trudne spotkania, bo oni mieli Kędzierzyn, teraz mają Jastrzębski Węgiel, następne mają Olsztyn i tutaj zobaczymy, bo w tej konfrontacji ja już liczę, że oni mogą powalczyć, że to, co zebrali doświadczenie, załóżmy z tymi zespołami jak Jastrzębski, jak tutaj Kędzierzyn, to już tutaj możemy pokusić się o to, że jak będą grali kolejne spotkanie, no to liczymy na to, że będą zdobywać punkty. Później mają Luk Lublin, później mają znowu Aluron, czyli twardy przeciwnik, później znowu mają BBTS i w końcu mają Nysę, Katowice i Resowie. Więc mają taki przeplatany, trochę tak, taką huśtawkę, mecze, w których nie będą faworytami, ale mecze, w których już będą faworytami albo będą musieli przynajmniej zdobywać punkty, żeby myśleć o tym już bezpieczeństwie, tak? Zobaczymy, czy w dłuższym wymiarze, ja pewnie nie dostanie pewnie Nasewicz aż tyle okazji do grania, ale pokazał się z fajnej strony, wykorzystał te swoje 5 minut. Myślę, że wszystkie oczy siatkarskie po tym meczu będą zwrócone i gdzieś tam będą oczekiwać, jak będzie się rozwijał talent tego chłopaka i czy będzie dostawał na przestrzeni, załóżmy, dalszego jakiegoś tam grania, bo fajnie jest, że dostali szansę akurat w meczach z takimi tuzami, tak, można powiedzieć, nie? Że można się przetrzeć, że można po prostu zagrać z tymi najlepszymi zespołami i zebrać to doświadczenie, to się nigdy nie wypracuje na treningu. Nigdy żaden najlepszy trening, nawet z tymi najlepszymi zawodnikami, nie będzie tym samym, co zdobywasz doświadczenie w trakcie spotkania takiego ligowego, a tym bardziej jak stoi po drugiej stronie siatki Glader, jak stoi Toniuti, tacy wyjadacze, którzy po prostu śmieją ci się w twarz, ogrywając cię z nonszalancją i pokazują ci swoją wyższość, no trochę cię wtedy krew buzuje, trochę cię szlak trafia wewnątrz, ale dla tych młodych chłopaków to jest taki węgiel do piecyka, żeby po prostu pracować ciężko i wiedzą po prostu, ile mają jeszcze w tym momencie do nadrobienia, ile mają jeszcze przed sobą pracy, żeby stanąć naprzeciwko tego człowieka za ileś czasu i go ograć. Dobrą pracę wykonuje Ślep z Suwałki w tym sezonie. Czwarty mecz wygrany, tym razem z Kuprum Lubin. Wiem, że bardzo chciałeś porozmawiać o tym spotkaniu, ale myślę, że lepiej jak oddamy głos tym, którzy tam byli i widzieli. Niech powiedzą. Co ty na swoje. To? Co Niech ty na to? Swoje. Słuchamy. Spotkanie wyszliśmy na pewno z dobrym nastawieniem, co pokazał wynik. Graliśmy swoją siatkówkę konsekwentnie do samego końca i być może to nas troszkę uśpiło na ten drugi set. Też zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół z Lubina jest groźny na zagrywce przede wszystkim i jeżeli poczują się swobodnie, to tą zagrywką mogą narobić sporo szkody i tak też było. Na szczęście w ostatnich dwóch setach obroniliśmy się i wywalczyliśmy 3 punkty. To jest najważniejsze, że zdobywamy komplet punktów, bo takie mecze z naszej perspektywy chyba gra się najgorzej. Też ktoś nas stawia w roli faworyta, co się nie dzieje za często w tym sezonie. Zdajemy sobie sprawę, że gramy u siebie w domu i jest to zespół, z którym na pewno możemy punktować. Jednakże myślę, że Lubinianie myślą dokładnie w tym samym kierunku, patrząc na naszą drużynę. Niepokoi mnie trochę nasze falowanie, że nie potrafimy na dłuższym dystansie utrzymać tego, co potrafiliśmy gdzieś tam przez pierwsze 2-3 kolejki, bo wtedy graliśmy na dystansie trochę lepiej i myślę, że będziemy musieli gdzieś nad tym się skupić i popracować trochę, być może trochę w inny sposób aniżeli do tej pory, ale to jest taki temat na trochę dłuższą analizę. Myślę też, że w tym meczu kluczowy set to numer 3, gdzie mamy tam minus 2, minus 3. I potrafimy się z tego pozbierać, potrafimy się otrzepać, potrafimy zacząć grać naprawdę dobrze w obronie. Daliśmy sami więcej od siebie trochę energii, plus nasi fantastyczni kibice, za co im dziękuję z tego miejsca, bo to dodatkowa energia, która wpływa na boisko i to było widać po chłopakach, ale cieszy to, że powiedziałem, potrafiliśmy się z tego otrzepać i wygrać tą partię. To myślę, że to mógł być przełom tego meczu, plus to, że w czwartej znowu nie odpłynęliśmy gdzieś na początku, nie pozwoliliśmy rywalowi odskoczyć, trzymaliśmy jakieś tam swoje tempo i w końcówce to my zadaliśmy te 2-3 ciosy, zagrywka czy bloki i 3 punkty zostają w Suwałkach. Przede wszystkim myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że przegraliśmy na własne życzenie, bo drugi set fajnie poszedł, trzeci naprawdę zaczęliśmy super, prowadziliśmy po 14-9 czy 14-10, no i nagle wszystko się zburzyło jak domek z kart, także no to mnie najbardziej martwi, bo wszystko było fajnie,
i nagle na tych takich prostszych elementach, gdzieś gdzie działały do tej pory, wszystko uciekło. No i co, no i pozwoliliśmy się drużynie z Suwałgę napędzić i to wykorzystali. Myślę, że była nawet szansa kilka razy jeszcze wrócić, natomiast no tak jak mówię, kiedy oni złapali ten wiatr w żagle, no to potem ciężko było zatrzymać. Drużynę z Suwałk, no co, no martwi mnie to, no bo tak jak mówię, no to był taki mecz, gdzie naprawdę uważam, że chociaż punkcik mogliśmy stąd wywieźć spokojnie, natomiast się nie udało, no i trzeba walczyć dalej. Bartosz Filipiak, hasło, oddaję Ci głos. Wiesz co, Bartkowi dobrze przysłużył się chyba to spotkanie, bo ostatnie pewnie nie zaliczy do zbyt udanych. Tam przegrali, wygrali chyba 3-2, ale w każdym razie Bartek zagrał takie mierne zawody i tutaj myślę, że takie zawody fajnie, że zagrał i dostał MVP, to mu pomoże mu, że tak powiem, odbudować się, bo to jest jednak filar drużyny ze Ślepska i na pewno to jest motor napędowy, wykorzystywany dosyć często, jeżeli chodzi o ofensywę. On jest bardzo wysoko, jeżeli chodzi o statystyki tam zarówno i punktujących, jak i najlepiej atakujących w naszej lidze. Tam chyba bodajże na 13 miejscu, więc będzie się piął na pewno jeszcze, mam nadzieję wyżej. Co do Lubina, to tak jak tutaj Paweł Rusek, trener, zauważył słusznie, posypała się gdzieś tam ta gra i... No i muszą wrócić po prostu na trening i trenować, i trenować, i trenować. Złota rada od Krzysztofa, proszę bardzo. Powtórzenia. Złota rada na czwartek. Powtórzenia, tak. Jeżeli chcielibyśmy zamknąć tę kolejkę, no to musielibyśmy omówić także mecz Bielsko-Biała lub Lublin, ale nie możemy tego meczu omówić, bo ten mecz trwa. Póki co Lublin wygrywa 1-0, w drugim secie 20-20. Jeżeli się skończy do końca naszego programu, a myślę, że raczej nie, to poinformujemy Was na pasku, a jeżeli nie skończy się do końca tego programu, to macie gwarancję, że w niedzielę na pewno o tym spotkaniu wspomnimy. Dobrze, co, zamykamy? Zamykamy tę kolejkę? Jedziemy do Włoch? Zamykamy. No to jedziemy do Włoch, jedźcie z nami. Jeszcze tylko odniosę się do czatu, bo w Gdańsku są młode lwy, panie Krzysztofie. No, Janku, dziękuję ci, faktycznie, no tam są lwy, tak. No, to nie nazwijmy ich lwiątkami, bo to byłoby bardzo obraźliwe, bo to już są takie dojrzałe lwy, tak. Także pozdrawiamy gdańskie lwy, trzymamy za nich kciuki, bo to na pewno są fajne chłopaki do dalszej oglądania i w dalszej perspektywie, myślę, do również reprezentacji. Lwem walecznym jest bezapelacyjnie także Wilfredo Leon. Leon. Leon, czyli lew. Stąd też nasi międzynarodowi. Włochy, Perugia. Nie wiem, czy chcecie oglądać te obrazki, więc jeżeli ktoś bardzo wrażliwy jest, to myślę, że powinien zasłonić zrobić oczy tak i nie oglądać, bo chcemy pokazać już za chwilę to, co wydarzyło się w meczu z Lubej, ten niefortunny upadek Wilfredo Leona. Nie wiem, czy mamy go, czy go nie mamy, czy zaraz nam wypuścicie, mam nadzieję. Wyglądało to strasznie. Bardzo strasznie. To nawet chyba mało powiedziane i myślę, że dzisiaj zamarliśmy wszyscy. Tak, dzisiaj możemy się uśmiechnąć, dzisiaj możemy jakby sobie odetchnąć z ulgą, natomiast obrazki na pewno były zatrważające i wszyscy wstrzymaliśmy na moment oddech w momencie, kiedy Wilfredo tam faktycznie upada. Na szczęście Wilfredo nas uspokoił. Mieliśmy wypowiedź po włosku Wilfredo, ale i Krzysztof miał symultanicznie tłumaczyć, ale stwierdziliśmy jednak, że wrzucimy po prostu informację taką z Instagrama. Czyli nie będzie tłumaczenia, ja to przecież parla italiano. No. Chcesz? No pewnie, że tak. Dlaczego mam nie chcieć? Przecież ja się nasłuchałem tych trenerów włoskich. 20 lat się nasłuchałem tych trenerów. Nie, 20 lat to może nie, ale będąc w reprezentacji Polski przecież słuchałem tak. Castellaniego, Antiga to już mówił trochę po angielsku, Anastazji, Raul Lozano, no trochę się tego nasłuchałem. No dobrze, to zrobimy ci taki włoski kącik, już będziesz miał na stałe może. Dobrze, skoro dobra, tak. Zapraszam. Ciao, ciao, Italiano, do... ciao, ciao. Vita. Mamy
ten wpis Wilfredo Leona, mam nadzieję, że teraz pojawi się tak na 100%, żebyśmy wszyscy mogli raz jeszcze rzucić na niego okiem. Tam po angielsku to też możesz przetłumaczyć, Krzysztof. To bardzo, z angielskim u mnie nie za pan brat. I'm healthy. I'm sorry. I'm healthy, that my family is fine. Healthy, chyba happy chodziło, ale healthy też się cieszymy, że jest. Ponieważ zdrowy. Tak, Wilfredo jest zdrowy, wszystko ok. Zresztą małżonka Wilfredo Leona już tam informowała o tym, że z Wilfredo ostatecznie... Tak, ale to jest dosłownie wszystko... to samo, co powiedział w tym włoskim swoim filmiku, że bardzo się cieszy, dziękuję. I always thank God that I'm healthy, bo ja źle przeczytałam. Wdzięczny Bogu za to, że jest zdrowy i że jego rodzina jest też fine, czyli okej. Cieszymy się, że jest dobrze, bo mam nadzieję, że Wilfredo wyczerpał pulę już w tym sezonie i na przyszły także jakichś takich zdrowotnych swoich zawirowań. Tam straszne były zawirowania na Twitterze. Jak ja czytałem, podjęta była jakaś tam polemika, czy warto te naklejki, czy tam nie naklejki. Natomiast chyba sytuacja z tego, co zdążyłem się zorientować, to tam było, że tam się ktoś rzucił, tam powstała mokra plama w trakcie akcji po prostu i nieszczęśliwie akurat trafił na tą plamę mokrą, którą zostawił jakiś zawodnik po Leon i się pośliznął i po prostu stało się to, co się stało, czyli uderzył częścią, tylną częścią głowy. Czy mamy ten filmik? Byśmy dosyć mocno. Reżyserko droga. Dosyć mocno, więc tutaj jakby była kiedyś rozmowa na temat naklejek, czy one powinny być, czy nie, bo faktycznie my, że pamiętam, jak się cofniemy dzisiaj, troszeczkę tak te lata, gdzie zaczynały się naklejać te naklejki, to one były w ogóle zupełnie inaczej. Zobaczmy sobie jeszcze raz tutaj. O, i to jest ten moment. To jest ten moment tego upadku Wilfredo Leona, gdzie mu naprawdę on ląduje na piętach generalnie i traci przytomność na moment. Służby... Ale nie opuścił go dobry humor, bo mówi, że stracił na chwilę kontakt, a jak już odzyskał świadomość, to już mecz był wygrany, więc mógł się cieszyć z kolegami. No, można się było cieszyć z kolegami, natomiast tutaj kwestia bezpieczeństwa, czy powinny te służby go zabrać po uderzeniu, czy nie, to ja się tak akurat na ratownictwie medycznym dobrze nie znam, czy faktycznie powinna być poddana wnikliwej ocenie. Z mojego punktu widzenia tak powinno być, że powinien jechać bezpośrednio do szpitala, powinno odbyć się jakiś tam szereg badań i zadbanie o bezpieczeństwo zawodnika, bo no, uderzenie głową w ten sposób nie rokuje nam nic dobrego, nie? Tam jakiś mikrowylew czy coś takiego, nie daj Boże, i wiesz, to są rzeczy... Być może się wydarzyć coś, co nie jest w pierwszej chwili widoczne. Mogą się wydarzyć tragedie. Natomiast wracając do tych naklejek, te naklejki już są na tyle bezpieczne, one są chropowate, natomiast tutaj widać było, że tam musiało po prostu być ślisko, bo te buty obydwa pojechały w tym miejscu, w tym samym i on dlatego stracił równowagę i tak, że tak powiem, uderzył mocno. Całe szczęście i dziękujemy tutaj, że jakaś opatrzność boska czuwała na tym, że się nic nie stało, że Wilfredo sam podchodził już do tego, że wrócił, świętował, wziął puchar i dopiero później pojechał, no, Wilfredo. A widzisz, to nie jest takie włoskie podejście gdzieś trochę może? Nie. Na luzie? Nie wiem. Cieszy to, że nasi polscy przejmujący dźwignęli puchar, bo było różnie, 2-1 prowadzili, przegrywali, wygrali czwartego seta i wygrali w tiebreaku, pokonując Civitanowe, więc jakby no pierwszy sukces naszych reprezentantów, Superkopa dźwignięta, Kamil z pucharem wrzucał swoje zdjęcia na Twittera, widać, że zadowolony, także fajnie. Tak, też się cieszymy. Mieliśmy przygotowane ogólne statystyki Wilfredo Leona, no bo jak wiemy, Wilfredo wraca dopiero w tym sezonie na parkiet. O, proszę, to na pewno nie są takie statystyki, jakie Wilfredo Leon wykręcał, czy wykręcić może, ale to, co powiedziałeś, cieszymy się, że... Asy serwisowe 8. No nie, no ale to jest, wiesz, to, czy wciąż rekord należy do Wilfredo Leona? On od blokowania nie jest i nigdy nie był, natomiast asy serwisowe już świadczą o tym, że czuje się dobrze, bo to jest element, który daje ci świadectwo... Ja mówię tylko, że nie miał tyle jeszcze szans, żeby ten swój błysk i talent pokazać, no bo dopiero wraca. No, dopiero wraca, trener go w jakiś sposób tam jeszcze oszczędza, oni sobie w lidze radzą znakomicie, mają trójkę znakomitych przyjmujących, bo tutaj grają w rotacji, czy gra Wilfredo, czy gra Kamil, czy Plotnicki, to jest naprawdę fenomenalne, w którym zestawieniu by obojętnie zagrali, to są naprawdę mocne pary, a Wilfredo pokazuje, że już śladu po tej kontuzji nie ma. No i mocno tutaj akcentuję, że no wracam, jestem tutaj, obserwujmy. Patrz na mnie, Nikola, patrz na mnie. I bardzo się cieszymy, aby patrzcie na nas, bo mamy coś jeszcze w programie. Ja powoli będziemy kończyli, bo 20 się zbliża, ale jeszcze, co przed nami? Spójrzmy.
dokładnie, co dalej, co przed nami, bo spojrzymy sobie na to, co będzie się działo w Plus Lidze, w Tauron pierwszej lidze i w Tauron Lidze Kobiet. Zaczynamy od Plus Ligi, to może zamkniemy sobie już nasze plusligowe parkiety. Spójrzmy, jak zacznie nam się ósma kolejka. Zainauguruje ją mecz z Krybełchatów ze Ślepskiem. Dzień później, no taki hit chyba, Seko Resowia, Jastrzębski Węgiel, starcie taki liderów. Hit. No jak taki hit? No, no, najbardziej... Taki wielki hit. Spodziewamy się bardzo dużo po tym spotkaniu, a zobaczymy, no... A Seko Resowia zawsze dobrze grała w Jastrzębiu. Ja pamiętam, jak myśmy tam jeździli, to się dobrze nam grało, więc tutaj spodziewamy się na pewno ciężkiej batalii, ciężkiej przeprawy Jastrzębskiego Węgla. Oby... A jaki byś obstawił wynik? Wiesz co, na dzień dzisiejszy obstawiłbym jednak 3-2 dla Resowi. Dobrze, no, będzie tak. To jest taki mój typ, taki mój typ. Taki dobrze. Nie wiem, czy ciekawie, no, ale tak sobie zapisałam i w sumie może trochę się zgadzam, bo jestem ciekawa tego spotkania, czyli starcia Zaksy z projektem Warszawa. Bardzo jestem ciekawa, co w tym meczu się wydarzy z Igorem Grobelnym i z silnym środkiem projektu Warszawa, więc będziemy czekali. Zniknęła nam tam plansza, ale mam nadzieję, że wszyscy zarejestrowaliście, jakie mecze w ósmej kolejce jeszcze przed nami. Ty masz jeszcze jakiegoś swojego faworyta? Myślę, że fajny mecz będzie ten Indyk Poltrefl. Zobaczyć, jak wyglądać będą lwy. Lwy, Janku, lwy, tak, jak będą wyglądać właśnie na przestrzeni grania w Olsztynie, bo Olsztyn trochę tak skarcony w ostatnim meczu będzie pałą rządzą rewanżu, może nie rewanżu, ale rehabilitacji przed swoimi kibicami, no i przyjeżdża do nich Gdańsk, to prawie sąsiedzi, bo niedaleko mają do siebie, nie trzeba do nich jechać przez całą Polskę, więc zobaczymy, ja bardzo ciekawe to spotkanie, no i zobaczymy, jak Stalnysa zagra na wyjeździe, bo na chwilę obecną grali u siebie, a teraz będą musieli pokazać swoją jakość właśnie wyjeżdżając do Lublina. To też może być takie fajne spotkanie, które da nam obraz tego, jak Nysa sobie radzi na wyjeździe, a nie gotuje tylko w kotle. W swoim kociołku. Tak, w swoim kociołku. Co u siebie łatwiej ciutkę. No, zawsze tak jest jakoś utarte, że jednak te ściany... Swoje cztery ściany, znajomość kubatury sali, ilość spędzonych minut jednak daje tą przewagę, więc zobaczymy, jaką przewagę będzie dawało, załóżmy, dla Lublina ich hala. Spójrzmy też, co będzie działo się w Tauron pierwszej lidze, jakie tam mecze przed nami. Tę kolejkę już zainaugurował mecz MKS-u Będzin z AZS-em. AGH Kraków, Będzin oczywiście, no bo lider wygrał 3-0. Tak, oni nieskromnie Krakowem, sobie, więc... oni nieskromnie tam odpychają trochę od siebie to, że są takim faworytem zdecydowanym tych rozgrywek, ale jednak są i zobaczymy, czy faktycznie tak będzie do samego końca. No i intensywny będzie 5 listopada dla pozostałych zespołów w pierwszej lidze, bo wszystkie drużyny rozegrają tego samego dnia mecz, a my o nich sobie porozmawiamy przy okazji naszego następnego spotkania. No to jeszcze rzućmy okiem na Tauron Ligę naszych pań. W niedzielę rozmawialiśmy dużo o tym, co w poszczególnych zespołach piszczy, co w trawie piszczy. Za nami w ogóle dwa mecze w Pucharze Polski. Stal Mielec wygrało z Bielskiem Biała 3-1 i deweloper z Rzeszów Pałac Bydgoszcz. Nie spojrzałam na wynik tego spotkania. O 18 ale... zaczęły, więc może już faktycznie ale właśnie meczu. Może być zaraz po meczu, to zaraz sobie to zweryfikuję, albo napiszcie nam proszę na czacie, to tak będzie... Pewnie tak. Będzie, tak pewnie będzie szybciej, a ja już wpisuję Tauron Liga Cyk. No jeszcze nie widzę, jeszcze nie odpalam. Nie, trwa bój. Rzeszów wygrał pierwszego seta do 23, drugiego przegrał do 20, trzeciego wygrał do 16, no i teraz prowadzi, a właśnie to nie prowadzi, tylko przegrywa 19 do 21. Więc dzieje się. Dzieje się. Może się... być niespodzianka, więc zobaczymy, czy ta niespodzianka będzie miała miejsce, oby nie. Znaczy, bo ja tak trochę po lokalnie. Lokalny patriotyzm się tutaj trochę moi drodzy, odzywa. Dobrze, ale to był Puchar Polski, ale to jeszcze raz nam... Wracając tak do tej kolejki, pierwszej tak. kolejki, którą tutaj mieliśmy no, na proszę, uwadze. Właśnie chciałam powiedzieć, to... spójrzmy na szóstkę kolejki w ogóle. Szóstka kolejki, okej, okay, ale nie zawiódł nas mecz Kalisza z Bielskiem. Mówiliśmy, że to są bardzo ciekawe zespoły, zbudowane w jakiś taki fajny sposób. No i Kalisz wygrywa 3-2 z Bielskiem. Fajne, myślę, zawody do oglądania.
A tutaj mamy szóstkę kolejki. No, można się było spodziewać po wygranych. I mam wrażenie, że o wszystkich dziewczynach mówiliśmy w niedzielnym programie. Tak, no bo to są kluczowe dziewczyny. Tutaj Monika, jeżeli chodzi o jej transfer do pałacu. No Blago to już jest klasa sama w sobie. Aleksandra Szczygłowska dostała MVP spotkania we Wrocławiu, które rozgrywało właśnie Developers Bela Dolina Rzeszów. Kasia Wenerka też. Także to widać, że Karolina Druszkowska, no to oczywiście wiadomo, Energia Kalisz. Jakby najbardziej zasłużenie i chyba się zgodzimy tutaj. Chociaż my powinniśmy sobie takie swoje rankingi też tutaj porobić. My się na razie posiłkujemy tutaj Tauron ligowymi sugestiami, ale my będziemy też mieli chyba swoje, nie? Będziemy też sobie wybierać. Proszę cię bardzo. Albo będziemy się zgadzać, albo się nie będziemy zgadzać. Po prostu będziemy się zgadzać, albo się nie będziemy zgadzać. Będziemy tak. dokoptowywać, bo z częścią się musimy zgodzić, bo to faktycznie tak jest, a z częścią się możemy nie zgadzać, prawda? Tak, a ja spoglądam na czat, bo tutaj jest, czemu hit kolejki jest w sobotę po południu? Krzysztof, why? Infolinia, Polsat, Box, dzwonicie. Dlaczego hit kolejki jest w sobotę po południu? Ja tak, tego nie wiem. I to będzie wyjaśnione. No, jeżeli ktoś ma czwartkowe, późniejsze wieczory wolne, to zachęcamy też do tego, żeby rzucić okiem na tą Tauron Ligę naszych pań, bo jeszcze dziś o 21:00 drugą kolejkę zainauguruje nam ŁKS Łódź z Legionowią. Zobaczymy, co tam będzie się działo. No i co? I będziemy na pewno podsumowywali te mecze w niedzielę, bo w niedzielę spotkamy się ponownie. I o czym porozmawiamy, Krzysztofie? Jakieś rankingi może sobie... No pewnie tak, bo tam się dużo dzieje, tam pewnie będą jakieś przetasowania, bo to jest na samym początku. O tej sobocie porozmawiamy. No o tej sobocie. Porozmawiamy o wszystkim, czymś ciekawym, a może zaprosimy jakiegoś ciekawego gościa w końcu, żeby z nim pogadać i żeby zadać mu ciekawe, niewygodne pytania. To już po waszej stronie powinno być, bo my będziemy zadawać te wygodne pytania, a wy na czacie zadawajcie niewygodne pytania, więc te niewygodne pytania my też będziemy czytać i żeby nie było na nas, to będzie na was. Wy możecie, my nie powinniśmy. Uwielbiam to. No tak, bo później, wiesz, nie chcą przyjmować zaproszeń. Tak, bo później od nas programu. Nie będą przyjmowali, bo powiedzą, że o, pan Krzysztof zadaje niewygodne pytania, ale jak wy zadacie niewygodne pytanie, to ja je z miłą chęcią przeczytam. Zachęcamy was do tego, żeby oprócz niewygodnych pytań przesyłać nam także swoje zdjęcia, a właściwie zaraz pokażę wam instrukcję, o co tu chodzi, bo to nie są tylko zdjęcia, chodzi o to, żebyście wrzucali rolki na swoje media społecznościowe i nas oznaczali, bo tak nasz konkurs cały czas trwa. Tak, i nie chodzi nam o wasze nudesy, absolutnie nie, to my chcemy te zdjęcia takie, jak kibicujecie, tak? Pamiętajcie. Tak, tak, w trakcie meczu, trybuny tego, albo może przed telewizorem ktoś w jakiś kreatywny sposób kibicuje, czekamy można na wasze... Można używać swoich pupili, czyli zwierzątek, jak kibicujecie, jak przebieracie te zwierzątka, tylko byle no nie cierpiały. No ja na przykład... moją suczkę przebieram. Jak jest mecz reprezentacji Polski w szali. Super. Siedzi w szaliku, bo jest i ciepło wtedy. Fajnie, nie, no, każdy kibic jest na wagę złota tak naprawdę. Dokładnie tak. Dobrze. Każde zdjęcie jest na wagę złota i na wagę wygranej w konkursie. Dokładnie tak, a ja tylko przypomnę, że nagrody są całkiem fajne. Piszecie tutaj o tych wykupionych, wyprzedanych biletach na różne spotkania. My w tej naszej puli nagród będziemy mieli. I bilety i fajne nagrody rzeczowe, tak więc zachęcamy was do tego, aby tam prężnie działać, czyli wrzucamy zdjęcie albo rolkę na Instagrama, oznaczamy hashtag siatkarskie ligi i gramy o nagrody, walczymy o nagrody. Dobrze. A my powoli kończymy. Jeszcze przypomnę tylko, że ten Instagram, mówię o Instagramie, a my mamy naszego Instagrama, Siatkarskie Ligi. Zapraszamy was bardzo serdecznie, żeby tam do nas dołączyć. Jesteśmy na bieżąco, nie, na TikToku jesteśmy z trendami na bieżąco. Ostatnio poleciał tam ładny TikTok. Ty widziałam, nie wiem, czy widzieliście tego TikToka. Ja generalnie jestem z tej generacji takiej, gdzie TikTok dla mnie nie istnieje, ale muszę ale już na nim zaistniałeś. Ale muszę się nauczyć go obsługiwać. I wymyślamy trendy. Jak macie dla nas jakieś trendy, to... Słuchaj, te trendy są, my musimy je wykorzystywać. Czekaj, ja nabiorę wody w usta. Dobrze, a ja żegnam was bardzo serdecznie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dobrego wieczoru wam życzymy i widzimy się w niedzielę o 19. Dobrej nocy.
osiedleko. We'll be right back.